Czy on napisze lub zadzwoni? Taki temat dzisiaj wybrałam, by zobaczyć, co pokażą nam karty. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów i nowych widzów, którzy pewnie dzisiaj zasubskrybują mój kanał, by otrzymywać wszystkie darmowe wróżby. Witam serdecznie. Dziękuję Państwu za komentarze. Dziękuję również za wszystkie kciuki w górę, lajki. Proszę o więcej. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa przez mój e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod tym filmem i w komentarzach. Kochani, dzisiaj mam dwie grupy dla Państwa. Dwie grupy kart Lenormanda i dodatkowe karty Tarota. Pierwsza grupa to talia Lenormanda, włoskiego autora, włoskiego artysty Ciro Marchetti. To grupa pierwsza. Grupa druga to talia Lenormanda autorstwa niemieckiego pani Angeliny Schulze. Proszę wybrać grupę, talię i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Czy on do Ciebie napisze lub zadzwoni? Takie jest dzisiejsze pytanie. Odkryjmy karty i zobaczmy. Tak, on myśli już o kontakcie z Tobą. Chce odbudować kontakt z Tobą, chce wyleczyć Waszą komunikację. Mosty mówią o tym, że on nie chce palić mostów, czyli nie chce palić tych kontaktów między Wami. Chce wyleczyć, ustabilizować komunikację Waszą. Jest zwrócony mężczyzna, którego pytacie, osoba, o którego pytacie, w stronę tutaj mostów, pomostów, czyli mosty mają Was połączyć. On szuka rozwiązań, jak ma połączyć się z Tobą. Czyli na pewno myśli o szybkim kontakcie, o wyleczeniu wszystkich Waszych problemów, o czym mówi tutaj tęcza, i o rozmnożeniu kontaktów, wzmocnieniu Waszej komunikacji, która być może nie funkcjonuje. Czyli tutaj na pewno mężczyzna lub osoba, ogólnie o kogo pytacie, nie chodzi tu o konkretną płeć, ponieważ każdy z Was pyta może o kogo innego, osoba, o której myślicie, o którą pytacie, chce kontaktów z Wami. Zobaczmy dalej. W tej chwili są blokady, jest oziębłość, być może rzeczywiście nie widzicie się, nie piszecie, być może któryś z Was zablokował drugiego na Messengera czy WhatsAppie, nie macie w ogóle tutaj ze sobą regularnych spotkań ani komunikacji. Natomiast to się wszystko wyjaśni. Karta Słońca, wyjaśnienie wszelkich problemów, kryzysu, polepszenie Waszej komunikacji, szczęście. Karta Słońca już wystarczy do tego, by powiedzieć, że tak, on napisze lub zadzwoni. Otworzą się nowe pomysły, nowe perspektywy Waszej komunikacji. Otworzy się nowy rozdział. Również Wy oboje otworzycie na siebie znów serce i będziecie chcieli ze sobą znów tutaj komunikować. Czyli otworzy się nowa sposobność na komunikowanie Wasze obopólne. I stabilizacja Waszego
pisania, czy spotkania się, czy telefonowania ze sobą powróci. Ponieważ osoba, o której myślicie, pragnie stabilizacji, jeśli chodzi o kontakt z Wami. Jesteście dla niego w kartach Tarota, w Tarota na dnie, królową pentakli. Królową pentakli, czyli osobą, kobietą stabilną, która jest związana z naturą, z otoczeniem, która wsłuchuje się w siebie i dąży do stabilnego celu. Jesteście dla niego kobietą lub osobą, która pragnie czegoś stabilnego, która jest dobrą partnerką, dobrą matką, opiekunką, dobrą żoną, dobrą przedsiębiorczynią, biznesmenką. Także tutaj macie bardzo dobrą pozycję i on ma o Was bardzo dobre mniemanie. Jesteście osobą solidną, która dąży do stabilnego związku. Co mówią karty Tarota? Trzy karty Tarota mi wypadły. Więc tak jakby Wy nie widzicie już szansy, ponieważ jest duży kryzys, jest ta izolacja, tak? Jest to ta oziębłość. Jest tutaj ta blokada niesamowicie ogromna, tak? Mury wokół siebie zbudowaliście, nie macie w ogóle komunikacji. Tutaj Wy jakby nie widzicie już szans, nie widzicie już sposobności, żeby to się polepszyło. Niemniej jednak on, osoba, o której myślicie, jako eremita, czyli jako pustelnik w samotności, myśli, analizuje, obmyśla strategię, jak może właśnie do Was tutaj, jakim sposobem może do Was dojść, jakim sposobem może z Wami odnowić kontakt. Tutaj jest również czwórka mieczy, która mówi o tym, że osoba, którą pytacie, odsuwa od siebie na razie emocje i myśli logicznie, rozumem, na poziomie mentalnym, co ma zrobić właśnie, by tutaj to wszystko jeszcze naprawić, żeby jeszcze dać jedną szansę, żeby jeszcze raz spróbować komunikacji z Wami. Także tutaj pomimo tej rezygnacji, którą być może oboje macie, tak, rezygnacji, nie widzenia już jakby, no nie wiem, pozytywnie tej nowej szansy, to jest osoba, o którą pytacie, singlem. Eremita, czyli pustelnik, mówi o osobie singla, który właśnie tutaj bardzo, bardzo głęboko, bardzo poważnie myśli o tym, by znaleźć jakiś pomysł i by się z Wami, kochani, skontaktować. Także takie karty dla grupy pierwszej. Oczywiście chęć kontaktu wychodzi od razu w pierwszej karcie. Chęć uleczenia kontaktów z Wami. Chęć wyjaśnienia wszystkich spraw. I nowa szansa, nowa próba. Te karty, ta konstelacja kart mówi już o tym, że na pewno osoba, za którą tęsknicie, o której myślicie, myśli i odezwie się do Was. Czy listownie, czy poprzez SMS, czy również poprzez normalną rozmowę telefoniczną, tak? Dziękuję grupie pierwszej, kochani, i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, czyli karty Lenormanda w tym wydaniu. I zobaczmy, czy on napisze lub zadzwoni. Coś między Wami umarło. Być może zerwana relacja. Zerwany kontakt, kryzys, śmierć, śmierć związku, śmierć miłości. Niemniej jednak to, co pokazują karty Lenormanda najpierw, Słońce, czyli to samo, co w grupie pierwszej. Wyjaśnienie kryzysu, konfliktu, ciszy, wyjaśnienie Waszych cichych dni, być może wyjaśnienie problemów, które doprowadziły do zerwania tej relacji. Słońce, czyli nowa energia, nowa siła, pała,
coś pięknego przyjdzie, pozytywnego. Znowu jakaś radość między wami, optymistyczne, pozytywne myśli. Znowu silne przyciąganie, chemia. Czyli coś pozytywnego przyjdzie tutaj, jeśli chodzi o kontakt wasz. Nowy początek, nowa szansa. Dziecko mówi o pozytywnym rozwiązaniu. O tym, że nowy początek, który coś znowu między wami zacznie, będzie pozytywny. Czyli małymi kroczkami, step by step, coś się znowu między wami tutaj rozwinie. Co będzie pozytywne, co będzie nową szansą. Tutaj coś niejasnego między wami, jeśli chodzi o wasze uczucia, emocje, miłość. Ponieważ uczucia, emocje istnieją i opływają was wręcz, są intensywne, tak? Także dotykają waszej duszy, są, wiecie o tym, że macie do siebie emocje, jednak te sprawy emocjonalne nie są między wami jasne, wyjaśnione, jest wszystko nieklarowne, są problemy, są, jakby jest zaćmiona sytuacja między wami, są nieporozumienia, tak? I te ciężkie czasy chcecie pomiędzy sobą wyjaśnić, chcecie wzmocnić siebie, by jeszcze raz spróbować. Musicie wejść w pozycję właśnie tutaj silnego niedźwiedzia, czyli mieć siłę na jeszcze jedną nową próbę. Tutaj ta karta mówi również, karta numer 15 z Lenormanda, że ktoś właśnie z przeszłości, czyli wasz ex, wasz były przyjaciel, z którym macie teraz kryzys, co pokazują karty, powróci do was i będzie chciał coś wyjaśnić. Jest emocjonalnie również tutaj zaangażowany. Dlatego, że właśnie emocje są, będzie chciał tutaj jeszcze raz spróbować nowy początek, wyjaśnienie spraw. Także na pewno będzie tutaj kontakt, kochani. Zobaczmy, co mówią też karty tarota. Kapłanka. Kapłanka mówi oczywiście o tym, że wy macie intuicję, że ta osoba być może chce jeszcze wam coś powiedzieć, chce się skontaktować, chce jeszcze raz spróbować, że wam napisze, że spróbuje. Tak? Też jest duże między wami przyciąganie, jest chemia, jest seksualność, jest duża aktywność między wami. Macie również, jesteście też optymistyczni oboje, że jeszcze między wami coś się może udać. Karta sądu ostatecznego mówi o tym, że coś powinno się wyjaśnić i narodzić na nowo, zmartwychwstać. Tak? Czyli przeszłość trzeba przerobić, przeanalizować, przegadać i się z tych starych problemów waszych balastów uwolnić. Wtedy przyjdzie coś nowego, pięknego, lekkiego, tak? Jeśli się uwolnicie oboje od tych starych problemów. Czyli sąd ostateczny mówi o narodzeniu się na nowo tej relacji, komunikacji między wami. Jakakolwiek nie byłaby to komunikacja, czy pisemna, czy werbalna, czy spotkanie się. Tutaj będzie narodzenie się na nowo waszych kontaktów. Tylko cierpliwość, opanowanie, wstrzemięźliwość, spokój, balans. Przyjdzie również balans, jeśli chodzi o waszą komunikację. Tutaj ta harmonia, którą wyraża ta karta, mówi o tym, żeby zachować spokój, żeby czekać, żeby zostawić czasowi na rozwiązanie samo tych spraw, by pozwolić uczuciom płynąć delikatnie, harmonijnie, spokojnie, by być również w zgodzie ze swoimi uczuciami. Czyli harmonia, zgoda przyjdzie z czasem. Zostawcie wszechświatowi, aniołom rozwiązanie waszych wszystkich problemów. Tutaj też karty Lenormanda mówią ewentualnie o spotkaniu waszym. Spotkaniu w jakimś miejscu publicznym,
Być może też w internecie, poprzez internet. Ta karta mówi oczywiście w naszych nowoczesnych czasach również o wszelakim spotkaniu się, na przykład przez wideokamerkę lub inne środki masowej komunikacji dzisiaj. Więc być może realne spotkanie, być może spotkanie wirtualne. Karta ta obiecuje tutaj na pewno kontakt. Kochani, takie karty są na dziś. Obie grupy mają przepowiednie kontaktu z osobą Wam ważną. Także cierpliwość, szczególnie w grupie drugiej, cierpliwość, opanowanie, spokój, harmonia. Także dwie karty obiecują nam, dwie grupy kart obiecują nam jeszcze raz jakiś początek komunikacji z Waszą osobą. Tego Wam życzę, kochani, by się wszystkie sprawy wyjaśniły, by wszelkie jakieś balasty, problemy odeszły. I jeśli pragniecie tego, jeśli Wy sami czujecie, że chcecie jeszcze jednej szansy, że chcecie kontaktu, że tęsknicie, to niech to się spełni. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia już wkrótce.